Siema ludziska, to kolejny odcinek Zagrajmy w Fable za pełną opowieści. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej lightowy, nie będziemy robić za bardzo takich mocno fabułowych rzeczy, a raczej tak zajmiemy się tutaj kilkoma sprawami w Dębowej Dolinie oraz garniemy się po ten miecz, który jest w skale, już nie pamiętam nazwy. A tak, ostatnio czyściłem dysk, na którym się zapisują te wszystkie rzeczy, które nagrywam. I mam 60 giga wolnego miejsca, więc postanowiłem jakoś to uczcić i nagrać jakoś więcej odcinków, dłuższych może, czy coś. A, kurde. Bo chcę pokazać tutaj tą misję z tym gościem. Właśnie. A harmless little chicken contest down on some deceased chicken. You couldn't, you know. You got rid of that ghost yet? Chicken contest. Więc gościu ma tutaj zawody kurczaków, ale ludzie boją się tutaj przychodzić, ponieważ jest tutaj ten duch. My musimy go stąd wypędzić, to nie jest trudne. At long last, a kind soul doesn't flee at the sight of me. Pomagamy mu. Dobra. Nie mamy czasu na słuchanie go. I tak, musimy mu pomóc w ten sposób. Znaczy, wypędzimy go w ten sposób, jeżeli polecimy do jego żony, która zamartwia się nad tym, że on nie powraca z morza, no bo on umarł. No i my idziemy do tej jego żony. Dajemy jej złoto, które on zakopał. Tylko musimy je wykopać, dać jej, ona się przestanie zamartwiać, no i on se poleci. Zakopane jest to tutaj. Tak, 500 sztuk złota. Tak, dajemy jej. Dobra, ona pójdzie na zakupy. My lecimy do ducha, mówimy mu to, on se leci. Idziemy do tego gościa od tych zawodów kurczaków. I coś tam. No i oczywiście weźmiemy udział w tych zawodach, ponieważ można tam za drugie miejsce wygrać srebrny klucz, który się nam przyda, a za pierwsze miejsce kurzą czapkę. Okej, on se poleci. No. To wpadamy do niego i do kurczaków. Musimy zapłacić 50 sztuk złota. I musimy mieć ponad 250 na pierwsze miejsce i 150 na drugie. Dobra, mamy suwę. Najpierw zrobimy sobie pierwsze miejsce. O, fuck.
Kurde. The silver medal position. Not bad. No, wygraliśmy. 100 points to the far right. Łup, prosto w dziupkę. Tutaj też gdzieś kurczak jest. O. Kurde. To jest fajne, że jak kopniemy kurczaka, wejdziemy sobie w status bohatera. Osobowość. Tutaj mamy wszystko, liczbę odbytych stosunków intymnych. Schodzimy aż do zabawy i popijawy w pubie. Co my tu mamy? Najlepsze kopnięcie kurczaka. Ponad 13 metrów. Jakaś ryba największa do konkursu zgłoszona. To byśmy na pewno wygrali. Posiadanie nieruchomości. Wszystko, to jest fajne. Szkoda tylko, że gra kończy się wraz wraz z finałem gry, gdy pokonujemy Jacka w końcowej fazie gry. No bo jakby się nie kończyła, to nawet to pewnie ludzie zajmowaliby się tym, żeby na przykład mieć właśnie jak najlepszą rybę zgłoszoną albo coś w tym stylu. Myślę, że to też byłoby fajne, jakby się wtedy ludzie statystykami takimi zajmowali. O, mamy 150. Teraz wykopujemy. Ładnie poleciał. No i mamy srebrny klucz. No więc tak, mamy tu jeszcze misję. U takiego strażnika, żeby zabić jego brata, który jest płatnym zabójcą. Się tak zastanawiam, czy jest sens to robić. No w sumie aż tak wiele się nie narobimy, no to... Olać. Jeszcze tak słyszałem, że... Znaczy tam w tym obozie dwuchostrze jest arena. Żeby móc na niej walczyć, to trzeba... Gościu ci mówi, żebyś poćwiczył najpierw albo w Dębowej Dolinie. Albo w Kamiennej Altanie, ale... No tu jest jakaś arena, ale tutaj nikogo nie ma, żeby móc walczyć. Że nie rozumiem. Może tu jakiś inny mechanizm jest ukryty, nie wiem. W Kamiennej Altanie też jest taka arena. Tutaj mamy gościa. Okej. Ale że my jesteśmy chętni na zrobienie czegoś złego, to... Czekajcie, gdzie to jest? Dwuchostrzy, tak. Musimy dolecieć aż do namiotu dwuchostrzy. Spotkamy jego brata. On zaoferuje nam oczywiście 2000. No i my oczywiście zgodzimy się. I załatwimy tego strażnika. Przy okazji będzie to zły uczynek. A to nawet dobrze, ponieważ za dużo tego dobrego. Tutaj jest ta arena. Znaczy, jak podejdziemy, to gościu nas odeśle. No ale najgorsze jest to, że tylko tutaj są tacy ludzie, z którymi można by walczyć. No.
to jest nasz cel. Imię namysłu jeszcze. No, to on nam daje 2. Kasę już mamy. Złoczynek też. Jeszcze będziemy mieli więcej. Złych uczynków oczywiście. O. Dębowa dolina wróć. Później już nie musimy tutaj wracać. Oczywiście. Także z tej dębowej doliny udamy się już prosto tylko do tej, do nie wiem jak to się nazywa, Sękowej Polany, skąd przejdziemy sobie do świątyni Avo, wyciągniemy miecz, przeteleportujemy się do gildii i co dalej to się zobaczy jeszcze. O, już mamy, musimy schować broń. So wpierdol. So he's paid you more to kill us. I guess this means we get to... Moglibyśmy używać czarów, ale rozwalilibyśmy wtedy komuś chatkę. No w sumie. Bo nam zależy. Jeszcze nie padłeś? Jeszcze nie? O lol. Mocny jest. Zdychaj. O, tu mam jeszcze skrzynkę. I to 250 sztuk złota powinno nam wystarczyć, żeby zapłacić za z tego strażnika, który do nas podbiegnie teraz. Where is he? O, 250. Co, unikają nas? Tu jesteś. Pierdol, nie. Co mamy? Raz wandalizm, raz morderstwo. Co? Nie no, ja chciałem być dobry. Co mam w pierdol komuś spuścić? Chyba nic mi nie zrobili z tej racji. Tylko wyrzucili. Ciekawe. Zbyt ciańce są, żeby mi coś zrobić. No właśnie. Więc... Kierunek Sękowa Polana. No tak. O, tu mamy fajne zawody. Strzelanie łuku, ale to się zajmiemy później. Ponieważ będziemy mieli akurat jeszcze jedną okazję, żeby się tutaj znaleźć. I gra tego wymaga, także... Leci na nas zabójca.
Ja nie rozumiem, dlaczego on tutaj w ogóle jest. Ciekawe. Mocny też nie był. Okej, bo ja już widzę, nagrywam niecałe 16 minut. O. Może dobiję do tych prawie równych 16. Jeszcze można się trochę przejść. Jest czas. Tutaj chyba będzie walka, bo tutaj się zawsze jakiś golem pojawi. O, wilku mowa. Więc zakończę tutaj ten odcinek i w następnym będziemy kontynuować podróż po mieczu. Także narka, do zobaczenia.